Cześć, witam Was w Frabi, Retrogralnia. Witajcie we Wrocławskim Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, gdzie dzisiaj opowiem Wam na bardzo oryginalny temat konsolek mini. Więc jak widzicie, w moich rękach są całkiem popularne ostatnie zabawki. Pretekstem do nagrania tego odcinka było właśnie to, że moją jednoelementową kolekcję współczesnych konsol mini, która składała się z tego produktu, którym kupiłem za nie super tanio w tamtym czasie, uzupełniłem o dwa nowe egzemplarze, które już moim zdaniem doszły do cen bardzo rozsądnych, bo uważam, że takie konsolki mini są naprawdę w fajnej cenie, jeśli można je kupić za mniej niż nowiutką grę na PlayStation czy PC-ta. No więc jak wiecie, obie w tej chwili można, więc wygląda to generalnie dobrze. Natomiast co o tych konsolkach chcę powiedzieć? Jeśli jesteście stałymi widzami Retrogralni, to pewnie stwierdzicie, nie, konsolki mini, znowu, po co o tym? No i jak wpadłem na pomysł odcinka, stwierdziłem, tak, pamiętam, że chłopaki coś mówili, chyba było o tym wspomniane w Retrogralni nocą, ale chyba tematu nie wyczerpali. Później, jak już się umówiliśmy z Borgiem, o dziwo nie powiedział, nie rób tego znowu, kiedy nagrywamy, sobie przejrzałem Retrogralnie i ja pierdzielę. Koledzy nagrali chyba 2 godziny Retrogralni nocą, 1 retrogatkę, 3 recenzje, więc w zasadzie można powiedzieć, że wyczerpali temat. No ale każdy, jak to Polak, mam własne zdanie na ten temat. Uważam, że nie powiedzieli wszystkiego, co ja bym chciał powiedzieć. Poza tym w dużej mierze jeszcze w tych filmach często mówili o sprzętach, które miały się ukazać i niektóre z nich już się ukazały, a niektóre nie ukażą się nigdy albo ukażą się za jakiś czas, więc no cóż, myślę, że coś mogę dodać. Więc na początek postawię pewną kontrowersyjną tezę, którą chciałbym w tym odcinku zweryfikować. Oczywiście w zasadzie znam już swoją odpowiedź, ale podam argumenty, a wy wiecie, czy one trzymają się kupy i czy to ma sens. Podstawą tej tezy jest powód, dla którego kupiłem przede wszystkim tą zabawkę. No o ile jeśli chodzi o tą, to kupiłem ją. Okej, super podobała mi się koncepcja wyglądu takiej małej, ładnej konsolki, ale główny powód jednak były gry. Tak, no jest tu bardzo silna kolekcja, naprawdę silna kolekcja gier. Super Nintendo to moim zdaniem najlepsza konsola nie 3D, tak, z tych epoki przed grami 3D. Więc stwierdziłem, że akurat w sporej części tych gier w oryginałach, w sensie kartridżowych wersjach nie mam i raczej już nie będę, bo niektóre z nich, szczególnie jakieś RPG-owe tytuły, kosztują fortunę. Można sobie tutaj się pobawić. Może też będzie się wygodniej trochę grało w niektóre klasyki, które naprawdę zawsze są na czasie, więc nie wszystko. Oczywiście mam SNES-a, mam sporo gier, ale nie wszystko trzeba grać na sprzęcie oryginalnym. Czasem można sobie po prostu pójść na chwilę, pyknąć na dużym telewizorze, czemu nie. Natomiast Commodorka nie planowałem kupować. Tak naprawdę kupiłem przy tej cenie, jaki się pojawił, bo w zasadzie dla jednego powodu, dla wyglądu, bo po prostu taką sobie mi się, jest coś w sobie, że lubię miniaturki naśladujące większe rzeczy. Im bardziej wierne, tym fajniejsze. Nie wiem, co w tym jest, ale ma to swój urok. No i ten Commodorek naprawdę mnie zaskoczył pozytywnie, zauroczył. Po pierwsze jest ładnie opakowany, już nie będę robić unboxingu, pewnie 10 widzieliście, ale jest bardzo fajnie przysłany. Kolorystyka, wszystko, nawet instrukcja utrzymana w kolorystyce pierwszych Commodorków dokumentacji. No i wyciągam go z paczki, naprawdę mi się podoba. Nawet żona jego zobaczyła, stwierdziła, wow, co, kupiłeś komputer kotu? Kot nie był szczególnie zainteresowany, pewnie dlatego, że nie dało się wciskać przycisków, a poza tym za małe, łapom ciężko dojść, ale naprawdę mi się bardzo podoba i to jest w zasadzie główny powód. Nie miałem jakichś złudzeń, nie spodziewałem się dobrej kolekcji gier, nie spodziewałem się dobrego joysticka, bo to jest kurde Competition Pro, to nie wiem, czemu ktoś lubi ten joystick, ale ta konsolka jest śliczna. No i jak się spojrzę szerzej na pozostałe, one też są śliczne. Ten SNESik to naprawdę jest cudo takiej modelingu, można powiedzieć. To taki piękny model. Mamy tutaj wszystko, tak? Tutaj grill, mamy miejsca na kontrolery. Tutaj nawet dopiero teraz w ogóle tej konsolki jeszcze w ogóle nie odpaliłem nigdy. Dopiero co kupiłem, więc nie będzie to recenzja, wprawdzie nie mogę. Mamy tutaj, nie wiem, czy się ta klapka zdejmuje. Może Bork mi powie, zdejmuje się, nie zdejmuje? Chyba nie. Chyba jest tak dobra atrapa, że jestem przekonany, że ta klapka jest zdejmowana, a nie jest. No też jest, może sam playek nie jest super ładną konsolą, ale jest naprawdę ładnie.
Więc moim zdaniem, dla mnie osobiście jednym z istotnych powodów, a to Commodorka głównym, dla którego warto kupić konsolki mini, bo są po prostu ładne. Aż się zastanawiam, czy nie zrobić sobie ich na jakąś deskę i na ścianie zrobić ładnej wystawki. No. Oczywiście można by mieć tylko obudowy do tego, ale nie sprzedają samych obudów, więc niestety musiałem kupić z elektroniką. Jest to naprawdę śliczna dekoracja. A co poza tym? No i moja teza jest taka, że współczesny trend zwany konsolkami mini, które oczywiście, jak dobrze wiecie, oglądając retrogralnie, to nie jest jakby pierwsze podejście do robienia sprzętów, które naśladują stare sprzęty i pozwalają grać w te gry, będąc współczesnym w czasach, w których się pojawiają. Pierwsze takie sprzęty pojawiły się chyba na początku lat 2000 i wiele razy o nich mówiliśmy, więc nie będę całej historii powtarzać, chociaż zaraz do nich nawiążę. I moja teza jest taka, że konsolki mini stawiają tak naprawdę przede wszystkim na wygląd, że one są świetne w wyglądzie, w zakresie wyglądu, natomiast kuleją, jeśli chodzi o funkcjonalność. Że tak naprawdę stare konsole służące do grania retro na współczesnym wtedy sprzęcie, a teraz już tak są jakby podwójnym, są pochodnym retro, bo same mają kilkanaście lat na karku, to te stare sprzęty wyglądały dużo gorzej, natomiast pod wieloma względami były bardziej funkcjonalne. No to cóż, zaczynamy dowód, wybierając jakieś dwa sprzęty do porównania. No cóż, może trochę nietypowe porównanie, ale ponieważ Nintendo nikomu wcześniej nie pozwoliło bezcześcić ich marki, zanim sami to nie zrobili i nie było sprzętów retro, to na pierwsze porównanie mam tego tutaj SNESika oraz jedną z wersji Sega Mega Drive od powszechnie nienawidzonej firmy AT Games. Wersja w miarę współczesna, chyba wyprodukowana jakieś 2-3 lata temu, chociaż technologicznie stara, bo tylko z wyjściami AV. No oczywiście, dzisiaj porównując, no to jest badziew, tak? No, brak wyjścia HDMI powoduje, że nie nadaje się to dla gracza. Natomiast ten produkt w tym kształcie jest od dobrych paru lat na rynku. No i cóż, jakie mamy tutaj różnice? Wygląd? No kurde, paskudne. No, nie jest to podobne do żadnego Mega Drive'a. Nie wiem, może Mega Drive 3, chociaż sobie nie widziałem go nigdy na żywo, był troszkę podobny. Jakiś tam też już była taka wersja schyłkowa. No nic fajnego. Jest, może powiedzieć, że to jest niechcący konsolka mini w sumie, bo jest mała, ale nie jest miniaturką niczego, więc wartość estetyczna, kolekcjonerska, zerowa. Od strony funkcjonalnej, no okej, dzisiaj nie nadaje się, bo nie ma HDMI, no ale patrząc z perspektywy paru lat, czym się różni? No dwoma detalami. Slot na cartridge i wejścia na pady, a także tutaj widocznym diodkom. No więc co tu mamy lepsze? To nie jest chyba do końca emulator, tylko bardziej sprzętowy klon, no ale to już detal, nie będę wchodzić w te obszary. Przyjmijmy, że jak jest dobry emulator, to tak naprawdę dla przeciętnego gracza, albo nawet dla dobrego gracza, czy wdrożonego w to, jest to nierozróżnialne na warstwie wizualnej, jest rozróżnialne dla nas na warstwie psychicznej, że grając w emulatorze czuje się gorzej człowiek, no ale to temat na osobną dyskusję i raczej nie techniczną, a bardziej psychoanalityczną. Natomiast, no więc możemy grać w budowane gry, to naprawdę jest całkiem solidna kolekcja gier, chyba kiedyś robiliśmy recenzję tego nawet i moja opinia była całkiem pozytywna, jak na pierwszą Sega na przykład. Jest tu chyba 30 porządnych gier i 30 krapów współczesnych. Nie wszystkie gry z kartridży działają, ale sporo gier działa, więc jakieś mamy, można odpalić. No i mamy bardzo ważną rzecz, standardowe wejścia na pady, więc nie jesteśmy ograniczeni do tego, co dostarczył producent. Producent dostarcza pady, które akurat no, chyba nie zebrałem, ale są całkiem fajne w kontekście wykonania. Nie wyglądają może super, ale są tak naprawdę odpowiednikami padów sześcioprzyciskowych Segi, więc świetne do bijatyk, dosyć rzadkie i drogie obecnie. No i są bezprzewodowe. Okej, można psioczyć, są bezprzewodowe na IRDzie, współcześnie też technologia antyczna, ale szczerze mówiąc, jak mam do wyboru IRDę, albo tą konsolkę z kabelkiem. No wiele osób to hejtowało NES-a mini za krótki kabelek. Mało osób hejtuje w ogóle za kabelek. Ja, no sorry, będę hejtować mega te konsolki za kabelek, no bo kurde, to nie ma być coś, co odtwarza wrażenie pełnego obcowania z tamtym sprzętem, bo gdyby było, to powinno mieć wiele innych ograniczeń. To jest coś, co ma odtwarzać dobre granie. Te dobre gry w współczesnym wersji. No, jeśli współcześnie mam sobie ciągnąć kabel przez salon, no to no sorry, no to nie jest współczesna rzecz. To nie jest coś dobrego obecnie, to nie jest coś, za czym tęsknimy, co buduje nam klimat grania retro. Ale dobra, no załóżmy, że musieli ograniczyć koszty, chociaż zupełnie nie wiem, czym na pewno musieli. I zrobili kabel, no to
No za to już hejtowana NES Mini, a o dziwo z NES-a chwalono za dłuższy kabel. Ja nie wiem, jeśli ten kabel w NES-ie Mini był krótszy, no to nie wiem, co to miało być. No kurde, sorry, no. To mogło się sprawdzić przy 14-calowym telewizorze, przy którym się siedziało. No nie wiem, kto z Was ma salon, przez który to przeciągnie, więc oczywiście przedłużacz, kolejna rzecz. No dobra, ale jeszcze jeden drobny detal, który moim zdaniem naprawdę nie wiem czemu nikt za to, chyba nie widziałem nigdzie, żeby tej konsolki hejtowali, a moim zdaniem tak, to jest sprzęt z świetnymi grami, ze świetnym softem, bardzo dobrze działają dodatkowe funkcje typu zapisy, które naprawdę mi się przydają, muszę przyznać, trochę z bólem, ale no niestety niektóre stare gry są dla mnie za trudne, co mi ogranicza przyjemność grania na prawdziwym sprzęcie. Natomiast mają za rzadko punkty zapisu, typu Zelda, Donkey Kong, natomiast tutaj dzięki temu, że mogę zapisać sobie co level, bo gra mi się lepiej, no trudno, no może już nie jestem takim super retrograczem, który wszystkie gry stare kocha w oryginale. Więc jest tu naprawdę fajna funkcjonalność. Tylko że zapomniano o jednym malutkim detalu. Na padzie nie ma żadnego przycisku ani kombinacji, która wywołuje menu, że kurczę. Jak? No nie wiem, no chcę już zakrzyknąć po prostu jak Angry Video Games Nerd. Co oni kurwa myśleli, no? Nie, po angielsku nie próbuję, będzie zabrzmi to tak ładnie jak Angry Video Nerd, tylko niech on to robi. No, ja pierdykam, okej, no można jeszcze zmienić grę, wstać, każdy powie, że ruch mi się przyda, no owszem, ja tu nie chcę się lenić tak i siedzieć na kanapie, ale save'y robi się dość często, jak chcę właśnie zrobić save'a i potem mam wstawać i naciskać przycisk na konsoli, no hello, jak dla mnie to zabija doświadczenie z tego, tak? To rzeczywiście dostajemy coś, co naśladuje stary sprzęt, ale naśladuje go w jego najgorszych cechach. I przez to ten sprzęt byłby dla mnie spalony, w dużej mierze, oczywiście no nie całkiem, ale bardzo by na mnie stracił. No, na szczęście są mądrzy ludzie poza Nintendo i może ten sprzęt zamienić w coś dużo ciekawszego. A, jeszcze zanim zapomniałem schejtować jeden detal, piękna miniaturka, no ale po podłączeniu pada. Ja pierdzielę, no jakaś klapka skacze, co to mordę jest. No, więc żeby była piękna miniaturka, powinny być kontrolery na Bluetoothie. Więc to już jest nienaprawialne, natomiast pod względem samego user experience dziękujemy Ci 8BitDo, firmy, która produkuje naprawdę fajne pady a la retro do współczesnych sprzętów, a także z różnymi adapterami do sprzętów retro i takim adapterkiem. No i nie dosyć, że uzyskujemy bezprzewodowy, to oni potrafili zrobić kombinację, dwa przyciski naraz, które wywołują menu. Nie wiem jak, widać, że Nintendo nawet dało taką możliwość, nie zablokowało, byli w stanie. Ani ten do nie. Więc w ten sposób uzyskujemy naprawdę świetny pad, który jest w działaniu niemal identyczny z padem do SNES-a. Bezprzewodowy. Psujemy wygląd, ale przy oryginalnych padach też psujemy. No tylko, że jeden ma drobny minus, że cena się robi już solidna. Każdy z tych zabawek kosztuje, nie pamiętam ile teraz, ale pewnie koło stówki za adapter, koło 200 za pad, no to w zasadzie podwaja cenę tej zabawki. No ale okej. SNES Mini ma tą zaletę jeszcze, że jeśli się zainwestuje, zrobi się z tego naprawdę fajny sprzęt. A, jeszcze jedna dygresja. Wspomniałem, że może musieli oszczędzić pieniądze, żeby zrobić tą konsolkę bezprzewodową, byłaby za droga. No, nie wiem, no. Chińczycy potrafią. Tu na przykład taki detal, który zupełnie nie jest konsolką Mini. Pewnie temat na osobny odcinek, ale jeden z wielu współczesnych Famiclomów, tylko że z dodanym HDMI. Chyba nawet w środku nie jest emulator, tylko zwykły Famiclom. No i co? Z dwoma w zestawie, w cenie bardzo rozsądnej, padami bezprzewodowymi. Okej, no może nie są tak zgrabne, są grubsze, na baterii mają małe paluszki, no ale gra się na nich całkiem dobrze, więc no technika bezprzewodowa nie jest dzisiaj niczym jakimś niesamowitym, tak? No ale cóż, Nintendo nie chciało, co zrobić. Część druga mojego dowodu, tym razem kolejne dziwne zestawienie. Dwie kochające się firmy, Atari i Commodore. Mamy tutaj jednego z wielu Atari Flashbacków. To jest chyba Atari Flashback 3, czyli ten już mający w środku chyba emulator, a nie Famicoma na chipie z portami, chociaż głowy za to nie dam. No i co no? Czy wygląda to jak oryginalny Atari 2600, wersja w drewnie, taka piękna, co można zobaczyć w gablocie u nas? No nie, kształt z grubym trzeba ten sam. Fajne switche zamienione na obrzydliwe, badziewne w dotyku przyciski. Niby drewno, wyglądające gorzej niż w najbardziej badziewnym samochodzie starającym się podrabiać drewno, więc wizualnie jest to sprzęt żałosny. Okej, jest to sprzęt dość stary, nie wiem czy to jest rocznik, ale myślę, że ma spokojnie 10 lat, więc no niestety HDMI nie uświadczymy.
ale co uświadczymy? Dwa porty na pady. Normalne pady. W zestawie z tą konsolką były joysticki, które wizualnie były identyczne z oryginalnymi do Atari 2600. Można je lubić, można nie lubić, ale no, były w zasadzie identyczne i moim zdaniem są nie najgorsze, jeśli chodzi o granie nie na stole, tylko na kanapie, jak się zwykle korzysta z konsoli. Trochę były w użyciu, może trochę inaczej chodziły, chyba były mniej trwałe, bo mi się i tak połamały prędzej czy później. No ale nie były złe. Z drugiej strony grało się na tym całkiem, no i dalej się gra na tym całkiem przyjemnie, a jak te joysticki zajedziemy, no to można sobie kupić czy to współczesny joystick Mata, czy inny joystick retro. Nie ma z tym żadnego problemu. I jeszcze te joysticki działały z starym sprzętem nawet, więc kolejna korzyść. No i mamy tą zabaweczkę z tym oto joystickiem. Już wspomniałem, dobra, już nie będę się rozwodzić. Competition Pro jest naprawdę tragiczny. Nie wiem, czemu go ludzie lubią. Tu jest jeszcze zmienione, że nie klika. Gra się, moim zdaniem, troszeczkę lepiej niż Competition Pro, bo jest to odrobinkę lżej chodzi, no ale przyciski chodzą kiepsko. No naprawdę. Próbowałem na tym grać i trzymając w ręce to w ogóle katastrofa, nie byłem w stanie. Na stole trochę pograłem, ale nie wiem, po 15 minutach czuję się zmęczony. No okej, może ktoś to lubi. Nawet nie zamierzam narzekać na trwałość, bo podobno się łamią, ale no mi się jeszcze nie złamało, więc... Naprawdę na tym joysticku gra mi się źle. Dobrze mi się na tym grało w Boulder Dasha, bo góra, dół, ale wszystkie gry, w których są skosy, czyli wszystkie szczelaniny, czyli wszystkie platformówki, czyli wszystko, co lubię grać na Commodore, no i się nie da grać, moim zdaniem. Że da się grać, ale to nie jest przyjemne. No kurczę, mając obok Commodorka z 10 różnymi prawdziwymi joystickami, to tego po prostu nie chcę ruszyć nawet kijem. No hello. W konsoli do grania ważna jest przyjemność z grania, a to coś zabija przyjemność z grania, więc Commodorek Mini nam się nadaje tylko jako dekoracja. Jeszcze gdy można podłączyć inne pady, chociaż nie wiem, czy jest sens grać na Commodorku Mini padem od PlayStation na przykład, bo to równie dobrze mogę sobie odpalić emulator, takie sam wrażenie, no ale można by, ale to cholerstwo nie chce obsługiwać większości padów prawidłowo. Więc no cóż, konsolka kiedyś badziewne, ale działały normalne pady, kontrolery były zresztą fajne, teraz wygląda wszystko fajnie, ale jak dla mnie grać się na tym nie da. No i ostatnia para w tym zestawieniu, bo chyba jeszcze nie pokazywałem playaka w sensie tym zestawienia. Znowu wróciliśmy do Segi. Od razu na dzień, to jest to jedna z wielu konsolek Segi, nie pamiętam pod jaką nazwą, wydawanych czasem przez Sega Toys, czasem przez Radica, gdzie no, mamy konsolkę zasilaną bateryjnie z opcjonalnym zasilaczem. To jest dość stare, to ma co najmniej 10 lat, jeśli nie więcej, więc oczywiście HDMI tu nie uświadczymy, jest tylko wybudowany kabelek z wyjściem cinch. Mamy pad, który i kształtem, i feelingiem jest identyczny z padem do Mega Drive'a. Mamy przycisk menu. Patrzcie, jak to było? Sega Das, what Nintendo don't. Nawet w tej konsolce retro. Mimo, że ta konsolka ma tak naprawdę chyba 3 wbudowane gry i nie ma save'ów, więc jeszcze tu można by przeżyć brak tego. Szczególnie, że no trochę wtedy się siedziało bliżej telewizora. No z wyglądu nic ciekawego. Niby to z grubsza Mega Drive, ale w zasadzie nie Mega Drive. No okej, okay, nie jest to super sprzęt, bo ma mało gier, żeby mieć porządną grę. Trzeba mieć ich 10, więc nie jest to wygodne, ale okazyjnego pogrania naprawdę, jak już jeśli te gry są dobre i są dla Ciebie okej, okay, to gra się na tym naprawdę dobrze. I o dziwo jest trwałe. Nawet w muzeum używamy z dwóch, bo na przykład świetnie nam to pasuje do stanowiska dla dzieci, gdzie wszystko jest małe, mały ekran, mała konsola. I dzieci tego przez 2 lata nie zajechały, chociaż to i tak był sprzęt używany. No i gry chodzą po prostu tak, jak powinny na Mega Drive'ie. Okej, okay, można narzekać, niektórzy mówią, że dźwięk jest słabszy, troszkę pewnie jest, ale ogólnie gra chodzi dobrze. Natomiast to, co Sony jak dla mnie zrobiło najgorszego, i mówię tu od razu przyznam, że z filmów jeszcze nie grałem, sam nie sprawdzałem, ale podobno ta konsolka trochę nie daje rady. Jest to pierwsza konsolka Mini 3D i ten emulator nie zawsze odtwarza granie idealnie, no dla mnie sorry, no. To, co właśnie jest dla mnie zabójstwem, jeśli chodzi o emulatory, to, że jeśli sam odpalam emulator, to nigdy nie mam pewności, czy to naprawdę działa dobrze, czy on jest dobrze napisany, czy on z tą grą dobrze działa, czy on będzie działać wydajnie. Jeśli kupuję konsolę mini firmowaną daną firmą, która wiem, że ma emulator, to musi być emulator perfekcyjny, bez żadnej skazy. I tak akurat zrobiło Nintendo. A Sony podobno
gry potrafią się mulić, coś przycinać, nie wszystko jest idealnie, no więc kupiłem to znowu tylko dlatego, że człowiek się nudzi i kosztuje to mniej niż jedna gra, ma 30 gier, więc a nuż sobie pogram w coś, czego nie grałem na Playaku, coś mi się spodoba, jak mi się naprawdę spodoba, to kupię sobie oryginalną płytę i będę grać na prawdziwym szaraku, a to sobie przyczepię do ściany i będę happy, no więc kurczę, no najważniejsza jest gra. Wygląd jest fajny tutaj, ale drugorzędny. Najważniejsza jest gra i gra musi działać dobrze, a tutaj akurat nie działa. I na koniec już bez porównywania, w zasadzie to już jakby jest bonus powiedzmy do tego odcinka, taka jedna ciekawostka, którą przyniósł mi ten oto sprzęcik, przepraszam, cały czas się mylę, to nie ma nic wspólnego z Commodore, nigdzie słowo Commodore nie pojawia, więc w ogóle nie mówcie, że kupujecie Commodore, to jest C64 Mini. Ale co mi ten sprzęt uświadomił? Jest wiele dyskusji, Bork robił takie, my nieraz, czy stare gry są lepsze, więc oczywiście można o tym robić wielkie, wielkie dyskusje. Ja osobiście zazwyczaj stoję na stanowisku, że niekoniecznie, że po prostu i były dobre, i były złe, no ale czasami jeszcze jestem sfrustrowany nowymi produkcjami, wracam do tej myśli, nie, jednak stare gry były lepsze. Naprawdę wszystkie stare gry, które pamiętam, prawie wszystkie, to są zajebiste. Ciągle w nie gram, ciągle są dobre, no to kurczę, no musiały być dobre. Biorę sobie Commodore 64 Mini, który ma sporą bibliotekę, nie pamiętam, ile Bork ma gier? 50, no chyba koło, chyba 64. No, to się no, więc no, co? I są tam dobre gry, tak? Jest tam Boulder Dash, jest tam Pit Stop, są tam dwie dobre strzelaniny. No ale postanowiłem sobie, że akurat na tej konsolce, skoro to jest Commodorek, mój ukochany, ulubiony Commodorek, prawie Commodorek, no to sprawdzę wszystkie gry. Będę może dwie dziennie testować. Okej, okay, no jednym... No i poddałem się tak koło 15-20. Jednym z powodów był joystick, no może nawet głównym powodem, chociaż chyba znalazłem pad, na którym by się dało grać inny, więc może niekoniecznie. Ale drugim powodem było, że tam dobrych gier jest, bardzo dobrych jest może 5, dobrych, grywalnych jest 5, pozostałe 50 z hakiem, no to są albo krapy, albo gry, które nie przetrwały próby czasu, bo może wtedy były fajne, bo nie było nic innego, ale no, no nie mają sobie nic, co by wkręcało, więc to świetnie jest, a to jest pewnie przegląd rzeczywisty, no tak te gry wyglądały, no. Sony czy Sega, czy Nintendo szczególnie wrzuciły swoje najlepsze produkcje, tutaj nie mogli sobie kupić najlepszych produkcji, bo były za drogie, albo nie wiadomo, kto ma do nich prawa, więc zrobili jakiś przegląd, pewnie trochę co im się dało znaleźć, ale myślę, że to jest dobry przegląd przyszłości, tak samo jak kiedyś. Większość gier była przeciętna, było sporo gier żałosnych i było trochę gier naprawdę dobrych i naprawdę dobre pamiętamy. Więc dziękuję Ci, Komodorku, za przypomnienie. Stare gry nie są lepsze. Stare gry są po prostu grami, czyli mogą być dobre, bardzo dobre, średnie, albo być krapem. I tak to wygląda. Chyba zakończyłem mój wywód, więc uważam, że generalnie to, co się obecnie produkuje, no, gdzieś zgubiono. To jest jakby forma ponad funkcjonalność i mam nadzieję, że jeśli pojawią się kolejne konsolki mini, to jednak będą, czy komputery mini, to jednak będą patrzyły na dwie strony. Musi być świetne granie, musi być świetny wygląd i muszą być świetne gry, tak? To wtedy jest super. Bo jeśli nie, to tak naprawdę niż na przykład takim Commodore Mini, to już wolę zagrać na takiej super mini konsolce, najmniejsza konsolka, jaką mam, Atari 2600, pewnie Famiclone w środku. No dobra, lekko oszukuję, oprócz tego jest jeszcze pudełko na trzy paluszki, które tutaj nie wchodzą, więc jest troszkę większa część. Jest tam Asteroids, nie pamiętam coś jeszcze. No kurde, i nawet joystick mimo swojej żałosności jest wygodniejszy w graniu, bo lekko chodzi i się lepiej trzyma od tego Competition Pro, więc no... Drogie firmy! Okej, okay, wyciągajcie nasze pieniądze na konsolki mini, ale kurczę, postarajcie się przy kolejnych, dobra? Więc dziękuję, pozdrawiam Was, Frabi, Retrogalnia.